Kryzys w związkach, kiedy one mają więcej... Więcej niż 2 tygodnie? Tak. To jest tak naprawdę upgrade. To może być upgrade w relacji. Ale trzeba się... Upgrade? Wywalić. Wiesz... No wiem. No po prostu muszą się wydarzyć rzeczy trudne. Wiem, i żeby się odbić od dna. Żeby się otworzyć, myślę. A ta teza, która tutaj pada, bardzo wulgarna i brutalna, ale to jest dobry materiał do naszej dyskusji szczerej. No. Naprawdę w Polsce faceci są do dupy w łóżku? Nie, nie moje doświadczenie to jest. No właśnie, ja też uważam, że my jesteśmy znakomici. Mówię w imieniu swoim, ale paru kolegów. Znaczy ja nie uważam, no. Czyli w takim układzie ten... Dobra. Okej, okay. Chcecie, to macie. Ja zatrzymałem się na trójkącie. I było dwie koleżanki i ja. Że medialne. Mógłbym sypnąć nazwiskami, ale mi się nie chce. One pozdrawiam. A u ciebie jaka to była cyfra? Chyba 4 jednak. 4 osoby. Tak, ale nie powiem w jakim kładzie. Nie, ale płeć. Ty też nie powiesz? Też nie powiem. A dlaczego? Ja powiedziałem, dwie koleżanki i ja. Ty powiedziałeś, a ja nie powiem. A, to w takim razie ja wycofuję. Wiesz dlaczego? Dlatego, że... A to jest super, dlatego, no. Że to powoduje, wiesz co, intensywność wszystkich. Potem człowiek ma kłopot, żeby w takim dwójkowym układzie się odnaleźć, zauważyłaś? Robi mu się taki zes. Nie, takie chudziutkie były, że jak położyłem razem, to ogarniałem, no. Ale chodzi o to, że wiesz... O rany, no. Że życie we dwójkę jest banalne. Ja sobie myślę tak, warto doświadczać. Nie warto nikogo ranić, zaznaczam. Nie jestem fanką. Nie o to chodzi. Wiesz, co chodzi, żeby po prostu nie być turystą, a być podróżnikiem. Tak, tak. Tak, to jeżeli chodzi o seks. Tak, to ja jestem podróżnikiem, bez wątpienia. Tak. A kto gorzej komunikuje swoje potrzeby seksualne? Jak wynika z twojego doświadczenia? Mężczyźni czy kobiety? Myślę, że kobiety, ale dlatego, że my mamy dużo bardziej skomplikowaną sytuację. Dlatego, że mężczyzna komunikuje... Ja to opisałam, wiesz, w moim pierwszym dramacie, który napisałam... Zrealizowałam zresztą w Teatrze Nowym. Nazywał się Walikowskiego imienia. Mhm. Imienia czy... Wytłumaczyłaś mi, tak, rozumiem. I tam to się nazywało Uwodziciel i był moment blowjob o robieniu. Blowjob, miłość francuska. I tam jest to opisane, że po prostu w pewnym momencie, i to jakoś tak leciało, czujesz się spełniona, jakaś tam cudownie uśmiechnięta, wrażliwa, bla, 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 takie opisane, że jest fajna atmosfera. I nagle twój, nie wiem... Jakoś to też było opisane, ale partner dotyka cię delikatnie, gładzi twoje włosy i nagle ten dotyk staje się mocniejszy. Rozumiesz, o co chodzi? To jest komunikacja męska przeważnie. Kasia, może byś mi pokazała, bo ja nie kumam. Jest ktoś chętny. Mówisz o tym, że mężczyzna bierze kobietę za włosy i ją... Nie, po prostu delikatnie wskazuje wektor. Ale zaraz. No. Wy macie też kłopot. No, miłość francuska, czyli vagina. No tak, ale... I wy też, wiesz, wy musicie być jak ten gościu na lotnisku. Jumbo Jetta, w prawo, w lewo, prosto, nie. Parkuj, tankuj. A też, bo my nie wiemy, zrozum, że my się wzniecamy. Ale wy też... Szukamy. Dla was... Po omacku. Ja wiem. A czasami to taki dotyk motyla, takie... Ale...